Witam. Dzisiaj troszeczkę coś innego. Będę mówił o grach planszowych, ale nie o dokładnie takich jak może jak zazwyczaj. Będę mówił o grach planszowych na iPada. Dokładnie o jednej, o Neuroshima Hex Puzzle, która jest od bodajże wczoraj dostępna do kupienia. Coraz więcej gier planszowych jest przenoszonych na iPada i na iPhone'a. Coraz więcej ich będzie, jest dużo, bardzo dużo pozycji zapowiedzianych, więc pomyślałem, że po prostu warto czasami wspomnieć o nowych pozycjach planszowych, więc raczej regularnie będę starał się opowiadać o tym, co sam kupuję, tak? I dzisiaj, tak jak powiedziałem, opowiem o Neuroshima Hex Puzzle, których twórcą jest firma Big Daddy's Creation, nasza polska, nawet po części games fanatikowa. Zapraszam, zobaczcie, jak gra wygląda. Neuroshima Hex Puzzle to jest już druga gra od Big Daddy's Creation, twórców Neuroshima Hex, oczywiście gry na iPada przeniesionej z gry planszowej, również polskiej, portalu. Co to za twór? W zasadzie jest to mechanika Neuroshima Hex, walka, te same armie przełożone na puzzle, na problemy, które musimy rozwiązać, coś na zasadzie problemów szachowych, gdzie mamy jakieś konkretne problemy, ustawienie planszy na początek i mając do dyspozycji, mamy też jakiś oczywiście opis słowno-muzyczny tego, co mamy zrobić, mając do dyspozycji kilka jednostek, a dokładnie dwie z trzech, musimy doprowadzić do sytuacji, gdzie na koniec walki nasza baza będzie miała więcej hit pointów życia niż baza przeciwnika. Pierwsze misje są bardzo łatwe i w zasadzie jakoby wprowadzeniem do gry rozwiązuje. Jeżeli ktoś zna Neuroshima Hex, to po 5 minutach pierwszy zestaw problemów rozwiąże. Jak widzicie, jeżeli widzieliście kiedyś Neuroshima Hex na iPada albo na iPhone'a, wygląda to dokładnie tak samo. Tyle, że nie mamy tutaj losowości, mamy po prostu jakąś sytuację do rozwiązania. Mamy 10 zestawów, po 10 problemów, tak jak mówiłem, pierwszy zestaw jest bardzo taki, no, tutorialowy, tak, jest to takie wprowadzenie do gry, ale już kolejne potrafią zająć nam sporo czasu, a czasami są niezłą zagwozdką, więc mamy 100 problemów do rozwiązania, musimy oczywiście odblokowywać po kolei te zestawy, bardzo miła rozrywka, trochę do pomyślenia, nie ma tu losowości, po prostu mamy pewien problem do rozwiązania. Oczywiście jak to w grze, mamy dostęp do reguł, jest tutorial, achievementy, które są w zasadzie powiązane z tymi zestawami problemów, które musimy rozwiązać. Co więcej, w zasadzie to wszystko. Bardzo prosta koncepcja, która bierze Neuroshima Hex i wykorzystuje w taki, a nie inny sposób, jako grę puzzlową, tak, grę z problemami, z grę logiczną, ale dzięki temu łatwiej jest wejść. Jeżeli ktoś nie grał w Neuroshima Hex, będzie mu łatwiej zacząć od Neuroshima Hex puzzle, gdzie będzie miał po prostu pojedyncze problemy, nauczy się mechaniki, nauczy się myśleć w odpowiedni sposób i wtedy na przykład będzie mu łatwiej wejść w grę Neuroshima Hex. Jeżeli ktoś zna Neuroshima Hex, no to przeboleje ten pierwszy zestaw bardzo prostych problemów, a potem będzie się doskonale bawił. Neuroshima Hex Puzzle naprawdę gorąco polecam.